Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i cóż, myślę, że pozostaje mi dzisiaj tylko Państwa przekonać o tym, że kobiety w natarciu, a mężczyźni w odwrocie, byli właściwie już od początku wieku XIX, kiedy właściwie Polska zniknęła z mapy Europy. Proszę Państwa, kiedy myślimy o odzyskaniu niepodległości, w naturalny sposób przychodzi nam do głowy rok 1918, prawda? Natomiast nie zdajemy sobie sprawy często, że do tej niepodległości wiodły różne drogi i tak naprawdę ta wędrówka rozpoczęła się od momentu pierwszego rozbioru. I ja dzisiaj postaram się Państwu o tym opowiedzieć, a jednocześnie pokazać rolę kobiet i oczywiście rolę wsi. Żeby było to wystąpienie z tezą, chciałam Państwu przeczytać pewien fragment, który pochodzi z źródła z końca wieku XIX. Mianowicie w owym źródle czytamy takie oto stwierdzenie. Wiek XIX był stuleciem kobiet, a w wieku XX będą stanowiły one arystokrację społeczną. W związku z czym już wyżej jako kobiety nie dojdziemy, skoro jesteśmy arystokracją już od wieku XX. Polska wieś w całym wieku XIX pozostawała skarbnicą kobiet niezwykłych, niejednowymiarowych, aktywnych i nowoczesnych, których życie przypadało na czasy wyjątkowo trudne, kiedy również gruntownie przewartościowywano pozycję kobiety w rodzinie, w społeczeństwie, kiedy musiały się odnaleźć w nowych warunkach politycznych, gospodarczych, czy w końcu społecznych. Ja tutaj przygotowałam prezentację, żebyśmy mieli wizualizację, bo teraz to takie modne określenie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, właściwie wystąpienie dzisiejsze wymaga kilku takich słów merytorycznych i zwrócenia uwagi, że w prowadzonych ostatnio badaniach dotyczących dziejów wsi polskiej doby zaborów coraz częściej podnoszony jest problem roli i znaczenia kobiet w zachodzących wówczas przeobrażeniach społecznych, gospodarczych czy w końcu cywilizacyjnych. Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje wyjątkowy związek kobiet z ziemią. I to zarówno kobiet, które zamieszkiwały dwory i pałace, określane mianem państw, dworów i pałaców, ewentualnie ziemianek, i tymi pojęciami ja dzisiaj będę operowała, jak również kobiet mieszkających w chłopskich chatach. I tak naprawdę, wykorzystując to, co określano mianem solidaryzmu płci, czyli solidaryzmu kobiecego, te kobiety z chłopskich chat i ziemiańskich dworów, czy wręcz arystokratycznych pałaców, stworzyły rzecz fenomenalną. Powołały do życia najliczniejszą kobiecą organizację na ziemiach polskich, o której będę dzisiaj Państwu opowiadała. Mam nadzieję, że może stanie się to jakąś inspiracją, pokaże sposoby oddolnego działania, inicjatyw lokalnych i tego, co realizowano w tej organizacji, takiego dosyć, wydaje mi się, że i dzisiaj aktualnego hasła: działaj lokalnie, ale myśl globalnie. Proszę Państwa, związek z ziemią, który kobiety odczuwały w sposób wyjątkowy. Cóż to takiego? Mianowicie uważano, że ziemia niesie ze sobą nie tylko wartości aksjologiczne, ale także na kobietach, które są z tą ziemią związane, spoczywa misja dziejowa, jaką było zachowanie polskości w warunkach niewoli, która właściwie trwała od początku wieku XIX. Zdajmy sobie sprawę, bo nie zawsze to mamy uświadomione, tak? Wszyscy pamiętamy lekcje historii ze szkoły. Niekoniecznie pewnie były to ulubione Państwa zajęcia. Daty, nazwiska, fakty, ale pewne przypomnienie. Państwo polskie znika z mapy, zostaje podzielone między trzech zaborców, zostaje podporządkowane systemom prawnym tych obcych
państw. Zmieniają się również języki. Tak, mamy język rosyjski, język niemiecki, które zaczynają funkcjonować. Mamy również odmienne, tak jak wspominałam, prawo, nie wiem, majątkowe, spadkowe, małżeńskie. I w końcu mamy kwestię związaną z religią. Pamiętajmy, że dwóch spośród trzech zaborców odróżnia się religią, tak? To są prawosławni i ewangelicy. Tylko Austriacy są powiązani, tak, z Polakami religią i mówi się o tym sojuszu, tronu i ołtarza w przypadku Habsburgów. W tych wyjątkowo trudnych warunkach trzeba się jakoś odnaleźć, trzeba żyć, pracować, trzeba się utrzymać, tak? Pamiętajmy też o kolejnych zawirowaniach w naszej historii. Powstania, które też domyślam się, że Państwo mieliście w szkole powtarzane często i pewnie w różny sposób, ale proszę Państwa, do tych powstań ktoś szedł, prawda? Najczęściej szli mężczyźni, ale ci mężczyźni byli wychowywani przez kogo? No przez matki, prawda? Które wpajały im przekonanie i poczucie odpowiedzialności i honoru za to, że do powstania należy iść. Nawet jeżeli jest to powstanie, które nie rokuje szans, to trzeba złożyć ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Rzeczywiście ten mit ojczyzny cały czas będzie funkcjonował i będzie się nam przewijał. W takich warunkach funkcjonowały i działały kobiety, które zamieszkiwały tereny wsi Królestwa Polskiego. Były one wyjątkowo skłonne do realizowania haseł emancypacyjnych, ale nie w rozumieniu walczących feministek, które parasolkami okładały mężczyzn w czasie manifestacji, ale do realizowania konkretnych prac i konkretnych działań we współpracy z mężczyznami. Można powiedzieć, że uważały panie z dworów i pałaców oraz ich młodsze siostry z chłopskich chat, że mężczyźni mają im pomagać, mają być ich współpracownikami. Co się dzieje? Te wszystkie działania, które są podejmowane, zaczynają przynosić efekty. W 1894 roku te wcześniej podejmowane działania owocują pomysłem stworzenia organizacji. Ciekawie zapisała to w swoich pamiętnikach Maria Janowa Kleniewska, która jest uważana za twórczynię tejże organizacji. Dziękuję bardzo. Tutaj na pierwszym zdjęciu widzimy ją z mężem Janem, na następnych jest już jako starsza pani. Kleniewska napisała, że pomysł umocowania w strukturach organizacji prac, które i tak wcześniej były podejmowane przez ziemianki, zrodził się przypadkiem i z nudy. Mianowicie panowie całymi nocami grali przy zielonym stoliku, czyli grali w karty po prostu, a panie siedziały, patrzyły i się nudziły. No więc stwierdziły, że nie ma co siedzieć i się nudzić i marnotrawić czasu, bo jest zbyt cenny, tylko należy się zebrać i pomyśleć, jak w wspólnych działaniach mogą polepszyć byt wsi. Wymyśliły na początku działalność filantropijną dla przede wszystkim włościanek. I tutaj już pojawia się ten pierwszy moment tej solidarności kobiecej, tak? Swoje prace zaczynają oddolnie konsolidować i powołują tajne kółka kobiece praca. Chciałam Państwu jeszcze pokazać pałac Marii Kleniewskiej w Kluczkowicach na Lubelszczyźnie i w tym to właśnie pałacu narodził się pomysł powołania do życia organizacji. I teraz tak, ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Z jednej strony zaborca, który kontroluje i likwiduje wszelkie inicjatywy,
Z drugiej strony problemy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, technologiczne. Pomyślmy, nie mamy komputerów, nie mamy telefonów, nie mamy SMS-ów, nie wiem, Facebooka i całych pozostałych pomocy, którymi dzisiaj dysponujemy, a trzeba się jakoś zorganizować. Więc co? Kobiety siadają odręcznie na kartkach, spisują swoje pomysły i te odręcznie spisane kartki krążą między dworami. Początkowo tylko na Lubelszczyźnie. Potem błyskawicznie zaczyna się to rozszerzać na tereny całego Królestwa Polskiego. Ale Kleniewska nie byłaby sobą, gdyby myślała tylko lokalnie. Ona myślała globalnie, chociaż działała na początku lokalnie. W związku z czym bierze te regulaminy spisane na kartkach, wsiada najpierw w powóz, potem w pociąg i jeździ. Do Prus, do Austrii. Spotyka się ze swoimi koleżankami po fachu, czyli z ziemiankami. Opowiada im o tym, co się dzieje w królestwie i zachęca do tworzenia podobnych struktur w miejscach, gdzie one mieszkają i funkcjonują. I rzeczywiście tego typu kółka zaczynają otaczać siecią ziemię dawnej Rzeczypospolitej, przy czym najwięcej jest ich w Królestwie Polskim. Są to kółka, tak jak wspominałam, tajne, a więc bardzo głęboko ukryte i zakonspirowane przed władzami zaborczymi. Prowadziły te kółka dwa główne kierunki działań. Pierwszy związany był z pracą z włościankami, chłopkami, mieszkankami chłopskich chat. Starano się przede wszystkim na początku podnosić poziom cywilizacyjny wsi, a jednocześnie od razu przemycano wątki patriotyczne w tej edukacji, o której już dzisiaj słyszeliśmy, jak jest ważna. I to na każdym poziomie i w każdej odsłonie. Drugi kierunek prac wiązał się z aktywizacją kobiet ze środowiska ziemiańskiego. Tylko nie więcej chodziło o to, żeby jak najwięcej ziemianek ruszyło się z dworów i pałaców i zaangażowało w pracę kółek kobiecych. Kółka z czasem wypracowały jednolity program i skupiły uwagę przede wszystkim na sprawach oświatowo-gospodarczych i narodowo-patriotycznych. Poszły do kobiet wiejskich z hasłem Bóg, rodzina, naród. I to miały wypisane tak w tym swoim regulaminie na tych karteczkach. Konspiracyjny charakter kółek utrudniał ziemiankom propagowanie ich działalności, a jednocześnie był wymuszony przez sytuację, która istniała w poszczególnych zaborach. Poszukując możliwości legalnej pracy, zaczęły się zastanawiać, jak te kółka ujawnić, a także z czasem zyskać dofinansowanie od państwa, dodajmy państwa zaborczego. W związku z czym wymyśliły sobie, że poproszą o pomoc mężczyznę, możemy pokazać następny slajd, niejakiego Stanisława Chełchowskiego. To jest ten oto tutaj dostojny pan z wąsem, który stał na czele sekcji rolnej Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Przepraszam za tą długą nazwę, ale wiek XIX w tego typu nazwach gustował po prostu. I rzeczywiście, Chełchowski uważa, że trzeba kobietom pomóc. W tej sekcji powołuje w 1900 roku z inicjatywy Klenieskiej Wydział Gospodyń Wiejskich, który w 1902 roku przekształca w Delegację Gospodyń Wiejskich. Wiadomo, delegacja miała większe możliwości działania, była bardziej niezależna niż wydział. I teraz kilka słów o nazwie. Nam się koła gospodyń wiejskich kojarzą z organizacjami, które teraz funkcjonują, prawda, na wsi. I rzeczywiście, proszę państwa, ich pramatką była organizacja, o której wam opowiadam. To właśnie kobiety na początku, w końcówce wieku XIX, na początku wieku XX,
tą organizację wymyśliły, stworzyły jej program i struktury działania. I teraz kilka słów o nazwie. Wspomnieć należy, że właśnie to określenie najpierw wydziału, potem delegacji kół gospodyń wiejskich w koncepcji kobiet, które to zakładały, czyli ziemianek, miało dotyczyć nie tylko ich, czyli nie tylko elity społeczeństwa, ale także kobiet pochodzących z warstwy chłopskiej. Chodziło również o podkreślenie jedności i solidaryzmu oraz tego, że zarówno panie z dworów i pałaców, jak i kobiety z chłopskich chat wspólnie pracują dla dobra ogółu, tak? Dla dobra środowisk lokalnych. A oprócz tego chodziło również o to, żeby władze się, mówiąc nieładnie, nie czepiały, że delegacja prowadzi działalność patriotyczną, tak? Czy też edukacyjną bądź wychowawczą. Chodziło o to, żeby zmylić tropy. Jest to organizacja gospodarcza i tyle. Korzystamy z dofinansowań, piszemy różnego rodzaju wnioski o granty, XIX-wieczne oczywiście, i rzeczywiście tego typu dofinansowania się pojawiały. Proszę Państwa, zaczęto tą organizację częściowo ujawnioną dopracowywać. Na początku rozdzielono zadania, które stały przed ziemiankami i przed chłopkami. Te ostatnie w miarę rozwoju organizacji zaczęto grupować w oddzielne lokalne kółka, które powstawały z inspiracji ziemianek i pracować miały pod ich kierunkiem. Pierwsze tego typu kółko zostało założone w 1902 roku przez Józefę Daszewską, które, i to jest cytat znowu ze źródła, grupowało gospodynie małorolne. A w tej chwili jest uznawane właśnie za pierwsze kółko zrzeszające włościanki. Dalszy rozwój organizacji to lata rewolucji 1905-1907. Wykorzystując liberalizację prawa na terenach Królestwa Polskiego, panie z dworów i pałaców oraz ich młodsze siostry postanowiły swoją organizację zalegalizować. Zaproponowały dla niej nazwę Zjednoczonego Koła Ziemianek. I teraz jest to w ogóle ciekawa sytuacja, w której powstał pomysł zalegalizowania tej organizacji. Mianowicie był to zjazd samych kobiet, myślę, że mniej liczne niż dzisiaj tutaj jesteśmy, niemniej odbyty w Warszawie z okazji imienin Marii Kleniewskiej i pod pozorem tych imienin, czyli znowu, żeby zgubić tropy i zamącić Rosjanom w głowach, oficjalnym powodem zjazdu ziemianek i arystokratek do Warszawy były imieniny Marii Janowej Kleniewskiej, a że przywiozły ze sobą swoje młodsze siostry, tak, w strojach często regionalnych, no to kogoś to mogło dziwić. A że tych pań się zebrało około 200, no to cóż, Kleniewska przedstawicielka zamożnego ziemiaństwa. No i co się dzieje? Mianowicie zaczyna się batalia o rejestrację stowarzyszenia. Pewnie Państwo znacie ból przechodzenia spraw urzędowych. Wtedy było podobnie, może nawet jeszcze trochę gorzej. W każdym bądź razie rozpoczęły te działania w 1905 roku, uwieńczyły sukcesem w roku 1907. Dwa lata walki o zarejestrowanie i zalegalizowanie organizacji. Proponując nazwę Zjednoczonego Koła Ziemianek, dostały odpowiedź władz, że on, owszem, zalegalizują im stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek. Czyli zrezygnowano z nazwy koła, tak? Niemniej kobiety należące do organizacji, tak w swojej prasie, o której za chwilę, jak i w prywatnych korespondencjach, posługiwały się nazwą Zjednoczonego Koła Ziemianek, czyli ZKZ.
W struktury ZKZ-u zostały włączone te tajne kółka praca, o których Państwu wspominałam. I pierwszym punktem działalności będzie aktywność narodowa oraz prace gospodarcze i cywilizacyjne. I teraz tak, jak ta organizacja była pomyślana i stworzona? Składała się, tak w dużym skrócie, z kółek prowincjonalnych, które się dzieliły na czynne i rzeczywiste. W kółkach rzeczywistych zrzeszone były ziemianki i arystokratki, w kółkach czynnych gospodynie małorolne, tak? Czyli po prostu włościanki czy też chłopki. Istniały również władze naczelne organizacji, w skład których wchodziły i ziemianki, i chłopki wybierane w wyborach, tak? Na które przyjeżdżały delegatki i dokonywały wyborów do władz naczelnych organizacji. Dyskusja w łonie ZKZ-u toczyła się o to, jaką pozycję należy przyznać kobietom wiejskim. Ponieważ to też nie do końca było tak, że wszystkie ze wszystkimi się zgadzały i nie było jakichś tarć w organizacji. Starły się ze sobą dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja, która mówiła, że włościankom należy przyznać duże swobody i możliwość realizacji w tej organizacji. I druga, która mówiła, że no owszem, powinny pracować, ale pod kierunkiem i przewodnictwem ziemianek. I teraz tak, dyskutowano, zastanawiano się, co z tymi włościankami zrobić, ale jednocześnie realizowano cele i postulaty organizacji. Przygotowywano, możemy pokazać też następny slajd, różnego rodzaju kursy gospodarcze, kursy higieniczne, kursy gotowania, opieki nad dziećmi. Koło zatrudniało instruktorki i tym instruktorkom wypłacało pensje, a one podróżowały i w konkretnych majątkach, do których były zapraszane, organizowały kursy. Często te kursy trwały 3-4 dni. Pamiętajmy również o tym, że to są ogromne problemy związane z przemieszczaniem się. Oczywiście mamy możliwość podróżowania koleją, ale bilety są drogie, tak? W związku z czym nie wszystkich na to stać, więc tym instruktorkom trzeba było płacić. Poza tym, no nie jest łatwo opuścić rodzinę i pojechać na taki kurs, czy wziąć udział, tak, w takim kursie. Ktoś z dziećmi musi się zająć, ktoś mężowi obiad ugotować musi w przypadku gospodyń wiejskich, a w przypadku ziemianek to ktoś musi wydać dyspozycję, co tam ma się na tym stole pojawić. W związku z czym te kobiety wkładały naprawdę ogromną pracę, żeby to logistycznie ułożyć i zorganizować. Zawsze w tym momencie mnie się przypomina taka rzecz, którą czytałam w jednym ze źródeł, kiedy jest opisany ten zjazd centralny w Warszawie, na który zjeżdżają delegatki. Te, które były bogate, wynajmowały albo hotele, albo zatrzymywały się u swojej rodziny w Warszawie, ale te, które były biedniejsze, miałam wrażenie, że były zdesperowane, ponieważ do tej Warszawy wiozły ze sobą kołdry i poduchy oraz wiktuały w koszykach. Jak jechały, nie wiem, 2 dni to pół biedy, ale jak jechały 4 dni, to już było gorzej. I teraz tak. Tego typu kursy są organizowane właściwie nieprzerwanie przez cały czas funkcjonowania organizacji. Jak to zwykle bywa, w każdej organizacji są osoby wybitne, kolorowe, takie dusze, tak, tychże organizacji. O jednej już Państwu powiedziałam, czyli o Marii Janowej Kleniewskiej. Teraz bym chciała powiedzieć o bizneswoman wieku XIX, czyli Izabeli Skropiwnickich-Ryksowej. To jest tutaj ta pani, którą możemy obejrzeć. A że była to kobieta w natarciu, to zaraz Państwa przekonam, mam nadzieję. Mianowicie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe, z tego czasu pochodzi pierwsze zdjęcie. Możemy zobaczyć Izabelę w krynolinie i z biżuterią narodową. To jej mąż
Żeby to ująć delikatnie i elegancko, za bardzo do powstania się nie palił. No i przyszli do dworu okoliczni włościanie i mówią do niego: panie Ryks, my do powstania, pan na naszym czele. O, Ryks miał wątpliwości, w związku z czym wziął konia, pojechał z Prażmowa do Warszawy. W Warszawie przybywała jego żona, która kazała zamknąć drzwi mieszkania od wewnątrz i rozmawiała ze swoim małżonkiem przez drzwi. I stwierdziła krótko: panie Ryks, do powstania. Rozmowa się skończyła. Ryks się zebrał, wrócił do majątku. W swoich pamiętnikach napisał, że miał nadzieję, że włościanie się rozejdą, ale niestety tak się nie stało, w związku z czym chciał czy nie chciał, został przywódcą oddziału. Skończyło się to tak, proszę Państwa, że już będę kończyła. Tylko jeszcze dwa słowa o Ryksowej i kończę. W każdym bądź razie skończyło się to tak, że Ryks został wysłany na emigrację, zabrał ze sobą dzieci, dbał o ich wychowanie i edukację, a Ryksowa została w królestwie i zajęła się prowadzeniem majątku. Możemy pokazać następny slajd. Tak reklamowała swoje dobra, a została mistrzynią hodowli drobiu i w ramach prac organizacji zarażała też i pozostałe członkinie miłością do hodowli drobiu i przekonywała, że mogą być to sprawy bardzo dochodowe finansowo. Pokażmy następny slajd. Proszę bardzo, tego typu fotografie znajdowały się w prasie organizacyjnej Zjednoczonego Koła Ziemianek. Kolejnym punktem, który służył do autoprezentacji i zbierania laurów za swoje prace, były różnego rodzaju konkursy, na których można było dostawać takie oto dyplomy. Dyplomy i nagrody potwierdzeniem odniesionych sukcesów. Państwo nie widzą, to ja tylko szybciutko powiem, że to jest dyplom spisany w języku polskim i rosyjskim dla ziemianki, która zyskała nagrodę za produkcję win owocowych. I następny slajd. Tutaj widzimy wiceprzewodniczącą ZKZ-u, założycielkę szkół dla dziewcząt. O tym, co mówiliście Państwo, wspominaliście, jak ważna jest edukacja. Ziemianki też o tym wiedziały. Zaczęły tworzyć specjalne szkoły rolnicze, w których wychowywano i kształcono dziewczęta na skuteczne gospodynie, ale również działaczki społeczne, bo to było bardzo ważne. To jest szkoła rolnicza w Chyliczkach, założona w 1891 roku. Pokażmy jeszcze zdjęcia uczennic, jak wyglądały. Tak wyglądały uczennice szkoły w Chyliczkach, w mundurkach. I następna fotografia. Możemy też zobaczyć, jak wyglądały. I teraz tak, już zbliżając się do końca i podsumowując, Zjednoczone Koło Ziemianek, najliczniejsza kobieca organizacja w Królestwie Polskim, licząca 9 tysięcy członki. Chciałam Państwu tutaj, nie wiem czy ja to znajdę, powiedzieć kilka słów o tym, jak ona się rozwijała, jeżeli chodzi o przyrost członki. Czyli tak, w 1906 ziemianki podawały, że zrzeszały w 8 kółkach około 20 członki. W 14 roku zrzeszały już w tych kółkach przeznaczonych dla gospodyń wiejskich 3,5 tysiąca członkiń. I liczba kółek z 8 wzrosła do 169. To jest błyskawiczny wzrost liczby kółek. Idea fix kobiet zrzeszonych w ZKZ, odzyskanie niepodległości przez Polskę. Na swoim sztandarze wyhaftowały hasło z Bogiem i narodem i były związane z tym sztandarem tak naprawdę aż do 1939 roku. Pokażmy jeszcze następną fotografię. To jest Irena Kosmoska i Jadwiga Dziubińska, które odeszły z ZKZ-u i związały się z innymi organizacjami, tworząc konkurencyjne koła gospodyń wiejskich, ponieważ tak jak mówiłam, tam również dochodziło do pewnych konfliktów i pęknięć. Jedna współpracowała z CTR-em, a obydwie z kółkami z Taszycowskimi. I następna fotografia. Proszę Państwa, właśnie, współpraca z mężczyznami, tak, ale ZKZ to organizacja kobieca. W swoim
statucie miały wyraźnie zapisane, że członkiniami organizacji mogą być tylko i wyłącznie kobiety. Mężczyźni mogli mieć statut członków korespondentów bez prawa głosu. No feministki, po prostu feministki, i to feministki walczące. I ostatnie zdjęcie, właśnie sztandar Zjednoczonego Koła Ziemianek z wyhaftowanym hasłem, z Bogiem i narodem. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, członkinie ZKZ, kobiety nowoczesne, umiejące wykorzystywać wszelkie możliwości, a także korzystające z siły mediów, zakładają, finansują, prowadzą 3 organy prasowe. Zaczynają od Świata Kobiecego, potem mają Polski Ład, zamykają działalność Ziemianką, która w Polsce niepodległej zyskuje tytuł Ziemianki Polskiej i funkcjonuje do 1939 roku. Bardzo Państwu dziękuję. Ja pewnie o ZKZ-cie mogłabym długo, nie wiedziałam, że tak szybko pół godziny minie. Bardzo, bardzo dziękuję.